Przed nami kolejna trudna sprawa do rozwikłania. Tym razem na pokładzie parostatku z pewnym brytyjskim detektywem o belgijskim pochodzeniu. Śmierć na Nilu to drugi film ostatnich lat z tym bohaterem. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć w filmie Morderstwo w Orient Expressie. W jednym jak i w drugim dziele główną rolę odgrywa Kenneth Branagh, którego podziwiać możemy na przykład w drugoplanowych rolach u Nolana, w Dunkierce czy w Tenecie. Jednak co ciekawe, aktor ten jest również samym reżyserem i jest to dobra wiadomość, gdyż pierwszym filmem z Herkulesem Poirot udowodnił, że w tym gatunku czuje się wyśmienicie. W swoim dorobku reżyserskim miał on również potknięcia, jak Thor z 2011, ale znów kolejna z produkcji, która wyszła spod jego oka, na którą czekamy, to Belfast, który znów może okazać się filmem wybitnym. Michael Green to pan, który stworzył scenariusz do tego filmu, a za tym nazwiskiem kryje się Logan z 2017 czy Blade Runner 2049, co uspokaja moje każdorazowe obawy o infantylności fabularne czy fikołki logiczne w scenariuszu. Nie powinniśmy tego zobaczyć na ekranie. W kwestii obrazu warto wspomnieć, że osoba odpowiedzialna to Haris Zambar-Lukos, twórca wyjątkowego filmu Loki z Tomem Hardym, którego cała fabuła rozgrywa się w jednym aucie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, polecam. Całość oparta jest o opowieść Agaty Christie o tym samym tytule, a na podstawie jej twórczości powstały już dziesiątki, jak nie setki adaptacji filmowych. Warto dodać, że rolę drugoplanową gra pani Gal Gadot, aktorka, której popularność nie gaśnie, od twórczyni roli Wonder Woman oraz jedna z bohaterek ostatniej produkcji Netflix Czerwona Nota. Śmierć na Nilu pojawi się już wkrótce, bo 11 lutego, a jest na co czekać. Dziękuję za wysłuchanie.